Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim, ludziska, z tej strony Hades i witam w kolejnym odcinku z Onos Mnie Swędzi z Castle Story. Słuchajcie, jak pamiętacie, skończyliśmy tutaj, dwa wielkie grubasy nas atakowały i no i pewnie zaraz znów zacznie się masakra, czego nie jestem, powiedzmy, zadowolony z tego, ale widzę, że nasz Oin był kiedyś, takie mam wrażenie, był kiedyś tym... wojownikiem, nie? A teraz nie jest wojownikiem. Czy przypadek? Nie sądzę, hehe. Dobra, skończ tu budować. Ty tutaj kopiesz sobie pomalutku. Liczę na to, że będzie więcej niebieskich kryształów i kurde, mogłem tu zrobić wejście. Tak się zastanawiam teraz, czy nie zrobić jakiegoś kolejny, pięknie. Dobrze, że wysłałem drugiego typka. Dobrze, że wysłałem kolejnego typka. W ogóle tu powinienem zrobić mały porządek w tych segregatorach. Dobrze, Hades. W tej segregacji. Ale to tylko jest moje wrażenie takie. Aha, widzę, że nie muszę sprzątać. Twórcy już to dodali, albo samo to się sprząta, nie wiem. Ciekawe. Dobra, leci atak. Leci atak. Leci 8 tych najmniejszych, dwóch średnich, co rzucają. Okej, dobra. Ty możesz tu podejść. Ej, naprawdę, to już zaczyna wyglądać. Serio. To już zaczyna fajnie wyglądać. Ja mogę w ogóle tak swoją drogą w międzyczasie. Mógłbym zbudować tutaj wieżę. Po prostu wybudować tutaj taką wieżę. Trzy tutaj. No i trzy tutaj po prostu. O, mogę to tak ładnie zrobić. Ło, co tu się dzieje? Ło, duży padł już. Cofajcie, cofnijcie się. Wszyscy cofacie, cofają się. Wszyscy się cofają i jest po prostu... Dobra, i teraz możecie się bić. Pięknie! Ej, ci łucznicy to kawał dobrej roboty zrobili. Naprawdę. To jest to, co mi się podobało, nie? W tym momencie. Ty nic nie... Właśnie, swoją drogą tak się zastanawiam. No bo jeżeli się zaczynam bawić tymi... A, okej, czyli są takie te. Dobra, dobra, spoko. Ja już wszystko wiem, ja już wszystko rozumiem. To, co powinienem wiedzieć, wiem. Powiedzmy, że wiem. Przynajmniej powinienem wiedzieć. Tutaj tak. I teraz zrobimy coś. Dokładnie tak. Teraz tak, znowu to. Aha, bo to nie ma jakby... tego się nie da obrócić za bardzo. A nie, jest, ej, dobra. Jest tu z drugiej strony. Ej, fajnie, fajnie. Będziemy mieli taką półokrągłą wieżę. Znaczy, no wiecie, o co mi chodzi. Zaraz zlecimy budowę jej. Ej, naprawdę, no jaram się tym, nie? No bo kiedyś czegoś takiego nie było. I po prostu to naprawdę mega mi się to podoba, że jest. Dobra, panie, pan ty tu idź. Nie ma miejsca w tym, to idź sobie tutaj. Teraz tak. Chciałbym, żeby te dwa zostały usunięte. Ty tutaj przejdź, mój mały żołnierzyku. Mogę zrobić nową osobę i zrobimy sobie kolejnego łucznika w sumie. Bo czemu by nie? I postawimy cię tu, ciebie tutaj. Ciebie tu postawmy. Okej, dobra, więc powoli już nasi łucznicy coś tutaj zaczynają sobie działać. Widzę, że główne ataki lecą stąd.
że główne ataki lecą stąd, czyli spoko, w sumie spoko. Teraz tak, swoją drogą. Ja powinienem to tak zrobić, wszystko. I autokorekta, tutaj. Proszę mi tak nie robić. Tutaj zrobić to w ten sposób. Tu za to, to zrobić w ten sposób tylko. I to zrobić tylko właśnie na żelazo. No i... No to jakoś powiedzmy działo. Znaczy... Inaczej to powinno jakoś działać, ale ja mam za dużo drewna, nie? I... No właśnie, ja mam za dużo drewna i wszystkiego. I ja nie mam miejsca tutaj. Tak. Dodatkowe rzeczy. Ty, stój, ty budujesz to. Wybuduj to, proszę cię. Bo nasza kopalnia nie może działać w tym momencie. Co nie jest fajne. Co nie jest jakoś fajne. Ajajaj, wa. Iron, poproszę iron. Sam iron, tutaj tak samo sam iron. Tutaj no już dopuśćmy też złote kryształki. Jak rozumiem, tutaj samo żelazo jest, dokładnie tak. Troszeczkę musimy właśnie tak podziałać. Pozamieniać tutaj, później może zbudujemy piętrowy magazyn. Piętrowy magazyn to jest coś, co kiedyś robiłem. Ale niekoniecznie wychodziło tak, jakbym to chciał. Ej, przecież ja tu robiłem większe te. Zastanawia mnie to, naprawdę, bo przecież sami widzieliście, że robiłem, no, że to już robiłem, nie? O co chodzi? Ciekawe. Dobra, więc widzę, że no, gra po prostu mnie nie lubi i się postanowiła zbugować. Jeszcze raz musimy to postawić, kurde. Ej, ale na razie dajemy radę sobie, to jest kolejny odcinek i jeszcze dajemy radę, no chyba, że ta z trzech grubasów nam przyjdzie. No to nie będzie za fajne. To nie będzie za fajne, liczę na to, że jednak tak się nie stanie, że przyjdzie do mnie jeszcze więcej ich. No bo to już byłoby... No nie oszukujmy się, troszeczkę chujowo. Dobra, teraz tak, tutaj tak i tak. I tutaj w ten sposób, tutaj tak samo. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz jeszcze. Wiecie, co mnie zastanawia? No właśnie, ja będę musiał to blami jeszcze zrobić. Będę musiał zrobić podłogę tutaj, nie? I w sumie nie pomyślałem. I w ogóle ktoś mi mówi, że nie da się stawiać na tych kamiennych ten belek, nie? Widać, że da się. Proszę idź budować to. Ty zacznij budować drugą strefę. I powoli tak sobie działajmy po prostu. Widzę, że swoją drogą to byś szybko skończył. Bo jeżeli przyjdzie faktycznie grubas, to myślę, że ta beczka może uratować nam skórę. Właśnie, bo te beczki są do wysadzania, nie? Jeśli wysadzimy tę beczkę przy nich, to możemy wygrać kolejną falę. Więc trzeba jakoś tak sobie działać. Czekam, aż kolejna osoba tutaj się nam przytrafi. Okej, proszę ten. Dobra, halo. Bijemy się. Och, no nie, dostał, halo, on dostał. Co, on zbugował się?
Aha, nie, nic, dobra. Czyli ja to muszę ręcznie odpalić. Ej, zbugował się. Wow, patrzcie jak on wygląda, nie? W ogóle. Macie teraz okazję, jak stoi. To jest ten wielki, ale patrzcie, ile on strzał dostał, nie? Ile on strzał dostał, zanim padł. Słuchajcie, wróćcie do naszego tego. A w sumie jak tu staniecie, to chyba też da radę, co? Dokładnie tak. Idealnie bym rzekł. W sumie czekaj. Bo ty byłeś od tej. Aha, dobra, czyli. Czekaj, stop. Zróbmy tak. Teraz trochę kłód się przydam. Znaczy, no, nie powinienem tego tak robić, ale zrobimy. Halo, proszę ten. Myślę. Myślę, to jest ciężki orzech. Na tym tego się nie da stawiać. Ale z tego co kojarzę, to. Aha, bo ty już to postawił. No tak. Nie powinienem im dawać czas tak tego do roboty, nie? Dobra. Wiecie co? Zajmijcie się. I co ja wam mogę dać w sumie, nie? Do budowy. Co ja mogę wam dać, żebyście mogli robić, tworzyć cokolwiek? No nie wiem. Nie wiem, nie mam pomysłów, nie? Co ja mogę im dać za bardzo? Dobra, chciałbym. Chciałbym to tak zrobić. No i teraz tak, pytanie, czy to w ogóle ma sens, nie? Dobra, to zróbmy to tak jak sobie właśnie wymyślę tu. Okej, w ten sposób. To w sumie chyba tak bym musiał to. Chociaż nie, bo chciałbym to przetestować jednak, wiecie? Jak teraz się zmieniło. Jak się zmieniła teraz zabawa, jeśli chodzi o te belki. Chciałbym to właśnie przetestować. No okej, bo to mogę zrobić tak. No i to robi ładną, piękną konstrukcję, prawda? Przepraszam, to nie. Tutaj tak, to tak, to tak, tak, tak. I tak, okej. No i teraz możemy sobie zbudować nie rampę. Plank. Mamy deski, tak? No i teraz z tych desek możemy zrobić. Czyli tak jak sądziłem, co? Czyli tak jak sądziłem. Znaczy, co sądziłem? Może tak, może wam odpowiem, co sądziłem. To możemy wywalić. Znaczy inaczej, może ja nie wiem dokładnie jak to, że można zrobić to tak, a nie inaczej. Zróbmy to tak, zróbmy już to do końca. W ten sposób. Może da się inaczej, nie? Jeżeli tak, to możecie mi napisać. Ja pewnie jeszcze coś tam po YouTubie popatrzę. Czy ktoś nagrywa właśnie na najnowszej wersji tego. I czy właśnie można to robić tak, jakbym chciał, nie? No bo w tym momencie to ja muszę to w ten sposób zrobić. No i to nie jest jakoś takie mega ładne. Tak to mogę nazwać. W sumie mogę tak to nazwać. Wow, mogę zrobić dwóch tych. Dwóch kolejnych ludków. To będzie łucznik i będzie warrior. I będzie warrior, kolejny żołnierz, ej, fajnie.
Fajnie, fajnie. Kolejny żołnierz, swoją drogą chciałbym. Chciałbym, żebyście tak defowali tej strefy. I mam nadzieję, że nie będziecie chodzili jak po paprańce gdzieś, gdzie wam się żywnie podoba. Bo to nie o to chodzi. Ale dobrze, że przyuważyłem to. A ja bym chciał kamień tutaj. Dobra, nie wiesz, aha, tutaj auto. Poproszę tutaj dać auto. Auto crafting, tą korektę, czy co to tam jest. Dobra, skończcie. Musicie się tam wpierdzielać, nie wiem po co zresztą. Ale dobra, ej, elegancko, znaczy. Mówię, zastanawiam się, jak to będzie. Jak to będzie wyglądało w przełożeniu na. Okej, no to jest coś takiego, nie? Zjebałem to troszeczkę, tak sobie teraz uświadomiłem, nie? Ale dobra, to nieważne, nie przejmujcie się tym. To co to jest? Aha, bo to jest taki narożnik tutaj. No okej, oczywiście tutaj do środka i tak nikt nie będzie wchodził, więc się to nie martwi. Tu będzie taki pierwszy poziom tej wieży. I może zrobimy jeszcze jeden poziom wieży, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale okej, mój przyjacielu, przejdź tutaj. Przejdź tutaj sobie. Oni tutaj sobie powoli budują, więc. No i po co tam wlazłeś? Młody człowieku. Dobra, i ty idziesz. Ty idziesz już budować te kamienne struktury. W ogóle, nie, serio. Ja wiem, że ja się jaram tym i to może być już nudne do kwadratu. Ale serio, powiem wam, że jestem mega, mega zadowolony z tego, w jakim kierunku poszła ta gra właśnie. I mam nadzieję, że ona będzie dalej rozwijana, nie? To jest moja nadzieja, że tak powiem. Okej, widzę, że nic znowu się nie dzieje za bardzo, niestety. Aha, ej, w ogóle mogę ciebie tu wysłać, nie? Dawaj, wskakuj. Wskakuj tam i to też jest jakaś dobra myśl w sumie, nie? Aha, ty tu wejdziesz sobie od środka, tu wybudujesz. Okej, szanuję to. Teraz tak, tylko z której strony przyjdą nasi przyjaciele? W ogóle serio, mam taką ochotę ponagrać jeszcze więcej, nie? Tego, ogólnie pograć w to. Szkoda tylko jest, że gra kosztuje 20 euro, powiem wam, nie? To troszeczkę kosztuje, jeśli chodzi o to. I to jest, no, że tak powiem, no ten ból, no to jednak boli troszeczkę, jak trzeba wydać 80 zł na grę, która no w sumie nieraz już była pod znakiem zapytania, nie? Czy jeśli strzeliłbym w to. Dokładnie tak, mogę sobie strzelić w to w sumie. Na upartego. No i ja widzę, że no te ludziki nam się nie respią, nasi przeciwnicy za bardzo. I zastanawiam się, co z tym fantem zrobić. No ale chyba nic nie mogę zrobić z tym niestety. Teraz sobie. Teraz co ja mogę sobie zrobić? Nic w sumie. Tutaj się kopię, tutaj jeszcze przez. No, ho. Jeszcze troszeczkę. O, jest, zaczęło się strzelaniem. Aha, pojawił się jeden. Pojawił się tylko jeden. I to jest ciekawe, nie? Znaczy, ciekawe, no wiecie o co mi chodzi. W sumie te najsłabsze padają na hita, więc to. Tutaj jest znów dwóch grubasów, nie? Znaczy, w sumie ostatnio daliśmy radę z tymi grubasami, nie? Więc jakoś mega się nie martwię tym. Gdzie ty idziesz? Aha, okej, dobra. O, są, pojawiły się. Dawaj, strzel w to.
Widzę, że za bardzo to nie chcą, nie chcę strzelić. Dobra, rozwaliliśmy jednego. Wycofacie. Wy się cofajcie. Jak nie musicie, to... Bang! Dobrze, elegancko, elegancko. Kolejną falę udało nam się przetrwać. Ej, to na spokojnie chyba troszeczkę jeszcze pogramy. Więc ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, łapka w górę, mile widziana, komentarz również. Trzymajcie się, do kolejnych odcinków, no i cześć!